Mówimy o żywiołu ognia, wody, powietrza, po zimie. Uważam, że ta i ta glina absolutnie nie posiadła, przyjechała do nas, do Polski, i już 20 lat dzielnie pan, który zdarzył się pokazać pierwsze swoje malowane obrazy samą gliną i wodą, więc te ferie barw, które tutaj oglądamy, bo tam, ponieważ nie posiadają żadnego werniksu, wiadomo, glina jest higroskopijna, musiały być właśnie zabezpieczone szkłem. Jakby dla nas, tych laików, którzy może niekoniecznie musimy do tych wielkich muzeów, czy też do tych wspaniałych zabytków iść, żeby oglądać freski. Technika malowania gliną wiąże się z taką filozofią pana Mehofera, pana Wolfganga Hofera. Przepraszam, bo mamy cały czas i tu gościem jest pan Mehofer. Myślę sobie, ile pan... Hofer. Świetne przedstawienie. I myślę, że wszystko było tak świetnie przedstawione, że mam tylko już podziękować. Musiałem pani Burmu, wszystkich pracowników, którzy mi tak pomagali, że to było bardzo fajne doświadczenie. Czuję się jeszcze całe, bo te obrazy są bardzo ciężkie. To jest masywna płyta drewniana i kilka warstw glin, taki rodzaj budowlany, i potem jeszcze jest pomalowany. Bardzo dziękuję za możliwość przedstawić te obrazy w takim idealnym miejscu, gdzie barwy są jeszcze średniowieczne. Te pigmenty, te ikony też funkcjonują tak świetnie, bo średniowieczne mistrze albo oni używali też glina, ale pracowali w innej technice, tempera albo oleje. I to jest mała różnica, ale jest to znaczna różnica. Podziękuję wam wszystkim, że jesteście tu, bo to jest trochę daleko, trzeba się angażować, jechać tu na miejsce i oglądać parę obrazów. Ja to bardzo wysokie szanuję. I życzę miły wieczór tu na tej wystawie i w tych kolejnych koncertach i przedstawieniach mody i tak dalej. Tu zaczyna stara część. Profan, więcej nie. I tam będzie trochę bardziej profanów, bo jest bufet. Będzie się bufet. Bardzo dziękuję i niech będzie otwarty. Niech będzie otwarty. Proszę państwa, autor zaprosił. Tak, dziękuję, że nie było. To jest ten materiał podstawowy. Bez koloru, to znaczy każdy rodzaj glina ma swój kolor. To jest tylko jeden kolor. Nie mam tu więcej miejsca. Podstawa dla malowania glin jest uczucie, jak reaguje ten materiał. Ten bezpośredni kontakt, tak jak ceramicy robią wazon albo talerze. I muszą wiedzieć i czuć, jak można to zrobić. To jest intuicja, to jest doświadczenie, to jest uczucie. Reponuje? To jest na przykład taka płyta, która symbolizuje życie, rzeka, czas, pływa. I tam w środku jest bardzo dużo czasu. To są może, powiedzmy, 4000 lat. Bo sediment rośnie bardzo powoli.
To są geologiczne procesy, na przykład jak jest taki malutki warst prasowany, tam kilka metrów w ziemię, taki warst powstaje przez kilkaset lat. Widać, że trzeba być bardzo ambitny i cierpliwy. Tu coś powstaje. Uleciłem fragment, lewy. I też można na przykład robić takie gałęzie. A ja widzę to. Cokolwiek słuchaj. Ja myślałam, że o 17 to będzie dobrze, ale mimo to...